przechodzimy do kolejnego druku. Druk numer 200 w sprawie zadań priorytetowych dzielnicy na 2013 rok. Dodatkowe środki w wysokości 60 tysięcy złotych przyznane uchwałą Rady Miasta Krakowa z dnia 19 grudnia 2012 na zadania priorytetowe dzielnic w roku 2013 przeznacza się na prace remontowe dróg, chodników i oświetlenia, dofinansowanie zadań powierzonych przyjętych uchwałą Rady Dzielnicy 15 Mieszczyjowic z dnia 25 października 2012. Uzasadnienie: dodatkowe środki na zadania priorytetowe dzielnicy wskazane zarządzeniem prezydenta miasta Krakowa z dnia 11 września zostały zwiększone o kwotę 60 tysięcy, którą przeznacza się na dofinansowanie remontów dróg, chodników i oświetlenia w ramach zadań powierzonych na rok 2013. Proszę Państwa, ja tylko chciałbym też zaznaczyć tutaj, że do końca nie mamy wycenionych zadań, które wskazaliśmy na rok 2013. Poza tym pojawiły nam się trzy nowe rzeczy, o których musimy się zastanowić, jak te mamy wyjść. Pierwsza rzecz to są chodnik na osiedlu Tysiąclecia, łączący Tysiąclecia z osiedlem Oświecenia, gdzie prawdopodobnie będziemy musieli zrobić dokumentację na tak zwanym terenie zielonym. Druga lokalizacja chodnika to jest kontynuacja chodnika na osiedlu Bohaterów, na osiedlu Piastów, blok 31. Chodnik w pewnym momencie się urywa i tam była kwestia sporna, że teren należy do spółdzielni. Natomiast tutaj znaleźliśmy o tyle dobre rozwiązanie, że mógłby powstać chodnik wzdłuż ulicy, czyli w pasie drogowym. Kontynuacja dalej. Też musiałoby to być przygotowana dokumentacja. I proszę Państwa, trzecie nasze wyzwanie. Udało nam się wspólnymi siłami, jak również Wiesław koordynował całą tą sprawę, to jest wyciąć drzewa przy ulicy do portu. I też musimy się zastanowić, jak pociągnąć dalej temat, a nie zostawić go na zasadzie wycięli drzewa i koniec. Jest już wstępnie rozmawialiśmy z Ikitem. Jeżeli tylko śniegi roztopią się, zrobimy na pewno takie spotkanie Wizja w terenie. Tym bardziej, proszę Państwa, przypominam, że projekt tam drogi powstał parę lat temu. Trzeba się zastanowić, trzeba powrócić do tego. Na pewno Rada będzie na bieżąco informowana o krokach, jakie poszliśmy. Ja zapytam komisję merytoryczną. Komisja budżetowa. Opiniowała jednogłośnie za. Komisja infrastruktury. Jednogłośnie za. Komisja rewizyjna. Opiniowała jednogłośnie za. Komisja kultury. Zapoznała się, ale nie opiniowała. Praworządności. Nie opiniowała. Edukacji. Nie opiniowała. Sportu. Nie opiniowała. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Otwieram dyskusję. Nie. Jasne. Dziękuję bardzo za to. Proszę o przyjęcie uchwały. Numer 200 w sprawie zadań priorytetowych dzielnicy na 2020. Kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Stwierdzam zatem, że Rada Dzielnicy 15 Mieszczyjowice przyjęła uchwałę numer 25, łamane przez 200, łamane przez 2013. Dziękuję bardzo.